Witam serdecznie. Ostatni dzień turnieju, wzmocnienie boostera. Dozwolone są drużyny czterogwiazdkowe, wszystkie kolory, czyli obrona najczęściej jest zostawiona w kolorze tęczy. W tym turnieju nie wychodzi mi zbyt dobrze. Moja obrona się po prostu składa tak. Wydaje mi się, że w momencie, kiedy tylko ktoś naciśnie atakuj, to moi bohaterowie się sami zabijają. Zresztą wam pokażę, bo to jest. Moja obrona jest w tej chwili D, najgorsza to jest chyba E i proszę zobaczyć, to te pierwsze dni to po prostu dostałam młockę od wszystkich, to nie wiem, czy oni mają jakieś tam emblematy, większość ma emblematy na tych czterogwiazdkowych drużynach, ja praktycznie nie mam, no ale trochę tutaj się utrzymała lepiej w tych ostatnich dniach. Także zobaczę, przegrałam 3 ataki do tej pory, wszystkie przeciwko drużynom, które miały przynajmniej 20 emblematów na każdym bohaterze, także to były trudne walki, no i jeszcze jak się klocki nie ułożą, plansza jest sucha, to wtedy nie ma za bardzo o czym opowiadać. Także ostatni dzień, zobaczę, czy uda mi się, nie wiem, no nawet utrzymać w tym 5% też byłoby dobrze, dlatego że wciąż mogę otrzymać 50 emblematów nagrody. To nie jest jakiś zachwycający wynik rzucający na kolana, no ale zawsze, zawsze dobre. Ok, zobaczymy, kogo mi dali. Tak, no prawda, oczywiście 3 na 20 emblematach, 1 na 18. I tak. I dwóch jest kontratakujących, czyli muszę tutaj mieć bohatera. Wezmę sobie talię. Dlatego, że tak, talię. Talia usuwa wzmocnienia przeciwników. Zobaczymy. Okej, dobrze. Czy tego mam z głowy? O, podleczymy ich trochę. Ok, czyli prawa strona jest wolna. Zaryzykuję, mam nadzieję, że... Dobrze, alright. Teraz mi się przydało trochę klocków w kolorze, żeby uderzyła w tego pana. Ok. Dobra. No to było korzystne. Zobaczymy następny. Aha. Ja lubię moją Bibi w atakach. Także żółci bohaterowie to są moi jedyni bohaterowie, którzy mają emblematy, ten 8-bit i Aiko. Tak, Rex. Alright. Okej, okay. Może się udało.
Alright, dobrze, następny. Trzy zostały. Czyli teraz tak. Ja lubię tych moich czerwonych zostawiać, chociaż oni są słabi w stosunku do flanków, tych, które są naprzeciwko. Myślę, że ich zostawię tak, jak jest. Okej. Ubiję im bibi. O, pudło. O, fiu. Moja broń z podpaleniem załatwiła bibi. Oh no. O ranie na ugorze nie mam nawet z czym pociągnąć do nich, żeby się wybronić z tej sytuacji. Koniec. No więc tyle. Oczywiście nie będę kupować kontynuacji, bo to nie ma sensu. Mam nadzieję, że się utrzymam w tych górnych 5%. Jak nie, to zawsze jest następny turniej. Życzę Wam powodzenia w Waszych turniejach, żeby Wam zarówno obrony wytrzymały, jak i oczywiście Wasze ataki się udawały. I do zobaczenia następnym.